Na dzisiaj przygotowałem wam repertuar zupełnie inny, z wyjątkiem może jednej pieśni, jeżeli Pan pozwoli nam dotrwać do tej pieśni końcowej, Lolanu, imieniu swojemu oddaj chwałę. Poza tym wszystko będzie nowe. Albo takie, albo rzeczy, które wcześniej nie były śpiewane. Ale na początek, już tutaj dawałem świadectwo ostatnio swoje, także krótko przypomnę, że urodziłem się w rodzinie ateistycznej. Nic nie wskazywało na to, żeby to się miało zmienić, ale moja siostra w wieku 18 lat na skutek ciężkich zawirowań młodzieńczych, depresji, napotkała na swojej drodze ludzi, którzy ją przyprowadzili do tego jedynego, który szczęście prawdziwe, pokój prawdziwy, radość prawdziwą człowiekowi może dać, a ten ktoś, kto wie? Jeszua, Jeszua Hamaszijach, Jezus Chrystus, bo to Hamaszijach to jest Chrystus, Chrystus to jest po grecku, pomazaniec, Mesjasz, król, pomazaniec Boży. I tak też się stało. Ja sam po kilkuletniej walce poszedłem też tą drogą, stwierdziłem, że w moim życiu jest tak bardzo czegoś brakuje, jest taka pustka, że nie może tak być dłużej i że tylko Jezus tę pustkę może zapełnić. Co więcej, do tych samych wniosków doszli nasi rodzice. I dzisiaj niektórzy uważają, że jesteśmy jakąś starą, jakąś rodziną chrześcijańską z dziada pradziada. Otóż nie. Jesteśmy tak zwanymi nowymi chrześcijanami. Tak mówiono o Żydach, konwertytach jeszcze w Hiszpanii. No, nowi chrześcijanie. I to było taką z konotacją troszkę niestety niezbyt pozytywną, ale ja jestem dumny. Możemy być dumni wszyscy z tego, jeżeli znamy dzisiaj Pana Jezusa, jeżeli z łaski Bożej jesteśmy wszczepieni w Izrael, w Boży naród, to naprawdę chwalmy Pana, bo nie ma nic ważniejszego na tym świecie, jak pogodzić się z Panem, a Jezus, Jeszua taką możliwość jako jedyny daje. I zaczniemy ten program, który dla was przygotowałem, od dwóch psalmów. Pierwszym psalmem będzie psalm setny. Hariu ladunai kol haarec. Ziemio, wysławiaj, chwal imię Pana. Hariu ladunai kol haarec. Ivdu et adonai besimcha. Boul fanav bihrenana deuki adonai. Deuki adonai hu Elohim hu asanu velo anachnu amo. Hu Elohim, hu asanu vetzon marito. Hu Elohim, hu asanu velo anachnu amo. Hu Elohim, hu asanu vetzon marito. Ziemio, wysławiaj, chwal imię Pana. Ziemio, wysławiaj, chwal imię Pana. Z radością w sercu hołd Jemu złóż. Słudzy, przychodźcie przed oblicze Stwórcy waszego dziś, bo On jest wiecznym Bogiem Twym. Jeden jest Bóg, jeden Stwórca i jeden jest Boży lud. On pasterzem, a my owieczki, oddajmy dziś chwałę Mu. Jeden jest Bóg, jeden Stwórca i jeden jest Boży lud. On pasterzem, a my owieczki, oddajmy dziś chwałę Mu. Jeden jest Bóg, jeden jest Bóg, jeden Stwórca i jeden jest Boży lud. On pasterzem, a my owieczki, oddajmy dziś chwałę. I po francusku to samo. Il est ton Dieu, le Créateur, et nous sommes son troupeau. Il est ton Dieu, le Créateur, et nous sommes son troupeau. Jeden jest Bóg, jeden jest Bóg, jeden Stwórca i jeden jest Boży lud. On pasterzem, a my owieczki, oddajmy dziś chwałę Mu. Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem. Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem. Przestąpmy Jego próg, wielbiąc Go. Pieśni radości na ustach miejmy, tak dobry jest nasz Bóg. Twa łaska wszak na wieki trwa. On był wierny ludowi swemu, w opiece nas zawsze miał. Nic się nie zmienił, czeka na Ciebie, byś serce mu swoje dał.
On był wierny ludowi swemu, w opiece nas zawsze miał. Nic się nie zmienił, czeka na ciebie, byś serce mu swoje dał. Il est fidèle à son peuple dans toutes les générations. Il est fidèle à son peuple dans toutes les générations. Dor vador emunato leolam chasdo. Dor vador emunato leolam chasdo. On był wierny ludowi swemu, w opiece nas zawsze miał. Nic się nie zmienił, czeka na ciebie, byś serce mu swoje dał. On był wierny ludowi swemu, w opiece nas zawsze miał. Nic się nie zmienił, czeka na ciebie, byś serce mu swoje dał. I tu jest dobry moment, żeby jedną rzecz wyjaśnić. Już to tłumaczyłem 2 lata temu, ale przypomnę, że ja układam muzykę od 2016 roku. Nauczyłem się hebrajskiego języka na tyle, żeby czytać w tym języku. Przezwyciężyłem barierę lenistwa, czyli nauczyłem się pisma. I stąd cały ten nowy repertuar, ja układam muzykę zawsze do tekstów hebrajskich, a potem adaptuję to na polski, na francuski. I stąd to jest trójjęzyczne, dzięki temu mogę dośpiewać nie tylko w Izraelu, ale też w Polsce, we Francji, w Belgii i w Szwajcarii. Chciałem też przypomnieć, że ta moja służba w zborach datuje się od niedawna, od 2018 roku, od maja dokładnie. I to było tak, że już jako dziecko byłem ustawiony muzycznie, wykrywałem ze słuchu różne melodie, potem nauczyłem się na różnych instrumentach dziecięcych grać, wszystko wykrywałem ze słuchu. W wieku 15 lat nauczyłem się na gitarze i tam zacząłem układać, nawet jako student śpiewałem na festiwalach, ale to wszystko jeszcze było nie to, bo nie, byłem jeszcze człowiekiem niewierzącym i czegoś w tym wszystkim brakowało, dzisiaj wiem czego, tak jestem szczęśliwy, że mogę dzisiaj to, co Pan mi dał, ten dar, który Pan, czy dary, które od Pana dostałem, że mogę na Jego chwałę wykorzystywać w zborach polskich, francuskich i nie tylko. I cieszę się, że mogę na chwałę naszego Pana wszystko to robić. I zapraszam Was teraz do, chociaż prawie już było tak zwane uwielbienie, ale jeszcze chwilkę powielbiajmy naszego Pana, troszkę inaczej, w innej formie, z muzyką troszkę inną, lekko żydowską, jak zauważyliście, bo taką muzyką jestem przesiąknięty i taką muzykę najczęściej właśnie układam w takim stylu. Psalm 117 jest psalmem najkrótszym z psalm. Zresztą jeszcze zaśpiewam później inny krótki psalm, ale o tym potem. I chciałem tutaj powiedzieć Wam jedną rzecz, zauważyć, że zaczyna się od słów Hallelujah Adonai Kol Goyim, czyli chwalcie Pana wszystkie narody. I to na tamte czasy, kiedy ten psalm powstawał, było czymś rewolucyjnym, bo wtedy był jeden naród, który monoteistyczny, Izrael, który miał w jakimś sensie dostęp do Pana, nawet kapłan miał raz w roku do najświętszego miejsca dostęp, ale dziś myśmy zapomnieli, jaki to przywilej, bo dzisiaj dzięki ofierze Jezusa, dzięki temu, że zasłona w świątyni się rozdarła, jak pamiętacie, my mamy dostęp do najświętszego miejsca, możemy przyjść do naszego Ojca poprzez Jezusa. Wtedy to nie było, tak? I wtedy chwalcie Pana wszystkie narody, ludzie ze wszystkich narodów, było czymś rewolucyjnym. I pamiętajmy o tym, jak wielka nas spotkała łaska, że my spośród narodów, że my zostaliśmy wszczepieni w strzewo Izrael i mamy dostęp do Boga. Pamiętajmy o tym, nie zapominajmy o tym, odświeżajmy to w sobie i jeżeli są może osoby, które są tam outsiderami, więc naprawdę słuchajcie tej dobrej nowiny, jeszcze ona będzie zwiastowana i naprawdę wierzę, że Duch Boży do Was dzisiaj przemówi, jeżeli jeszcze wcześniej nie przemówił, a na pewno przyjdzie moment, kiedy przemówi. Hallelujah Adonai Kol Goyim. Hallelujah Adonai Kol Goyim, Hallelujah Adonai Kol Goyim, Shabehu Kol Chaumim, Shabehu Kol Chaumim. Uwielbiony niechaj będzie nasz Pan, o uczynkach Jego już niesie wieść,
Niech rozpozna go dziś cały świat. Niech narody mu oddadzą cześć. Uwielbiony. Uwielbiony niechaj będzie nasz Pan. O uczynkach Jego już niesie wieść. Niech rozpozna go dziś cały świat. Niech narody mu oddadzą cześć. Ki gawara lejnu hazdo, wemeta do najle holam. Ki gawara lejnu hazdo, wemeta do najle holam. Niezmierzona jest więc łaska Twa, nieskończenie nasz Bóg wierny jest, miłosierny jest wieczny nasz Pan. Halleluja, halleluja, niezmierzona jest więc łaska Twa, nieskończenie nasz Bóg wierny jest, miłosierny jest wieczny nasz Pan. Wiekopomne są też dzieła Twe, niezmierzona jest więc łaska Twa. Nieskończenie nasz Bóg wierny jest, miłosierny jest wieczny nasz Pan. Alleluja, alleluja. Louez le Dieu d'Israël et nation, louez le Dieu d'Israël et nation, exaltez son nom glorieux. Proclamez le Saint Nom de Dieu. Uwielbiony niechaj będzie nasz Pan. O uczynkach Jego już niesie wieść. Niech rozpozna Go dziś cały świat. Niech narody Mu oddadzą cześć. Uwielbiony niechaj będzie nasz Pan. O uczynkach Jego już niesie wieść. Niech rozpozna Go dziś cały świat. Niech narody Mu oddadzą cześć. Uwielbiony, uwielbiony niechaj będzie nasz Pan. O uczynkach Jego już niesie wieść. Niech rozpozna Go dziś cały świat. Niech narody Mu oddadzą cześć. Hallelujah Adonai kol goyim. Hallelujah Adonai kol goyim. Shabehu kol ha'umim, shabehu kol ha'umim. Niezmierzona jest więc łaska Twa, nieskończenie nasz Bóg wierny jest, miłosierny jest wieczny nasz Pan. Wiekopomne są też dzieła Twe, niezmierzona jest więc łaska Twa, nieskończenie nasz Bóg wierny jest, miłosierny jest wieczny nasz Pan. Alleluja, alleluja. A teraz będzie lekka zmiana klimatu. No w każdym razie w 2016-2017 roku ułożyłem taką serię piosenek. Niektóre są turystyczne i pierwsza będzie taka, powiedzmy. Zaraz wyjaśnię, o czym ona będzie. Także zapewniam Was, że to piosenka dla wszystkich uszu, dla chrześcijańskich uszu, dla uszu mniej wierzących, dla wszystkich uszu naprawdę. Bo jest to piosenka o pośpiechu życia. A pośpiech życia dotyczy chyba nas wszystkich. To jest taki obraz matematyczny, który wziąłem zresztą od związkowców. Ja jestem tłumaczem konferencyjnym we Francji i dużo pracuję ze związkowców. Oni mają taką retorykę, że my ludzie pracy jesteśmy zmienną, dopasowywaną do wszystkich innych, czyli najmniej ważną. I to jest tak, że w naszym życiu my dopasowujemy różne zmienne do innych, czyli coś może w naszym życiu chrześcijańskim, czy w naszym życiu po prostu, coś może na tym ucierpieć, na tym pośpiechu, że my chcemy może za dużo rzeczy naraz, że my zbyt szybko chcemy i brakuje takiej refleksji, żeby usiąść, żeby spędzić czasu trochę z Panem Bogiem, żeby posłuchać to, co ma On nam do powiedzenia, wsłuchać się w Jego głos, czytać Jego słowa. I w tym pośpiechu życia jest to potrzebne. Chcielibyśmy, żebyśmy o tym pamiętali, słuchając tej piosenki, która ma szybki rytm, szybki jest rytm tego dzisiejszego życia. I jest tutaj puenta zmuszająca każdego, wierzącego czy niewierzącego, do refleksji. I chciałem na temat puent w ogóle w piosenkach powiedzieć taką rzecz, że ja słucham nieraz bardów różnych, nawet Jaromira Nohawicy z Cieszyna Czeskiego, nie wiem, czy znacie.
I naprawdę to jest piękna muzyka, piękna twórczość, ale brakuje jakby puent. Brakuje puent, wiecie, ja mam puenty, wiecie, mam je od Pana. Wierzę, że są to mądre puenty, nie dlatego, że ja jestem taki mądry, bo nie jestem, ale dlatego, że Pan mi użyczył jakiegoś rąbka swojej mądrości, bo Pan mądrość daje. I zresztą jest powiedziane w Słowie, pamiętacie, w liście do Jakuba, to większość wie, że jeżeli brak ci mądrości, to poproś o nią Pana, a Pan ci da bez żadnych wyrzutów. Równanie życia. Równanie życia, równanie życia, którą tu zmienną dopasujesz. Ile masz jeszcze do ukrycia, czego najbardziej ci brakuje? Praca od rana do wieczora i noce przez nią nieprzespane, koszmary senne, nocna zmora i nagle budzisz się nad ranem. Chciałbyś cię jakoś uspokoić, twe myśli gnają jak szalone, gdy znowu marzysz o miłości, zerkając na zamilkłą żonę. Równanie życia, równanie życia, którą tu zmienną dopasujesz. Ile masz jeszcze do ukrycia, czego najbardziej ci brakuje? Równanie życia, którą tu zmienną dopasujesz. Ile masz jeszcze do ukrycia, czego najbardziej ci brakuje? Ciągle w pogoni za sukcesem, sam nie wiesz, dokąd drogą zmierzać, czy się rozbijać Mercedesem, czy masz z komfortem się pogniewać. Ile napisać książek mądrych, ile pożytku przynieść wokół, ile uczynków spełnić dobrych na marginesie w cieniu z boku. Równanie życia, którą tu zmienną dopasujesz. Ile masz jeszcze do ukrycia, czego najbardziej ci brakuje? Równanie życia, którą tu zmienną dopasujesz. Ile masz jeszcze do ukrycia, czego najbardziej ci brakuje? Tak bardzo chcesz być podziwiany i chcesz dać z siebie jak najwięcej, chodzić szczęśliwie zakochany, tkliwie całować lubej ręce, na świat spoglądać z lotu ptaka i za nic wszelkie mieć trudności, do krańców nieba dać drapaka, nie widzieć końca swej miłości. Równanie życia, którą tu zmienną dopasujesz. Ile masz jeszcze do ukrycia, czego najbardziej ci brakuje? Równanie życia, którą tu zmienną dopasujesz. Tyle jest jeszcze do odkrycia, tyle ci piękna los szykuje. Tyle masz jeszcze do odkrycia, nim Stwórca Bóg twój los wykuje. Bo wydawałoby się, że to my kontrolujemy nasze życie. I to może być też w służbie, może być w pracy, może być w służbie nawet. Nam się może wydaje, że my kontrolujemy wszystko, zapominamy o tym, że to Pan jest tym, że to Duch Boży jest tym, który powinien nas prowadzić krok po kroku codziennie. Jak łatwo o tym zapomnieć, to On ma nad wszystkim kontrolę. I bez Niego nic nam się nie uda. Jak powiedział Pan Jezus, beze mnie nic nie możecie zrobić. I jeszcze ta zapowiadana piosenka turystyczna, która jest piosenką, jak powiedziałem, z nurtu chrześcijańskiego i sami zobaczycie w tekście, że... bo myślałem o tym właśnie tutaj w Ustroniu, bo słuchajcie, przez wiele lat lubiłem chodzić po polskich górach, po Tatrach, nie tylko, po Beskidach. I dlatego myślę, że Ustroń to jest to miejsce, kiedy że chciałem wam właśnie zaśpiewać tę turystyczną piosenkę chrześcijańską w tym chrześcijańskim zborze Betel. Chodzisz po górach, po dolinach, gdy wstaje świt, ty już na szlaku, nie myśląc o dawnych dziewczynach, o zapomnianym gdzieś chłopaku. Słońce od rana siłę daje, mógłbyś tak iść do ciemnej nocy, gdy nagle skrzydeł ci nie staje, bo tu ulewa cię przemoczy.
zaczynasz drogę sama jedna, stale od zgiełku codziennego i nagle w dali słyszysz biedna odgłosy tłumu krzykliwego. Chodzisz po górach, po dolinach, gdy wstaje świt, ty już na szlaku, aby zapomnieć o przyczynach, o wielkim życia twego braku. Czasami spadnie ktoś ze skały, tak mu się noga powinęła. Ty z bólem serca patrzysz za nim, bo widzisz, że ratunku nie ma. A gdy staniecie przed schroniskiem, długą wędrówką wyczerpane, powiedzą, że tu miejsca wszystkie od roku już zabukowane. Chodzisz po górach, po dolinach, gdy wstaje świt, ty już na szlaku i czasem sobie przypominasz o wielkim Bożym z nieba znaku. I chciałbyś dzisiaj na twarz upaść na widok płonącego krzaku i świtem wejść na górę Synaj. Na szczycie czeka Stwórca świata. Tam nowe życie się zaczyna i tam się stare z nowym splata. Więc może spotkasz tam Mesjasza i pójdziesz dalej szlakiem Jego, bo piękna jest wędrówka nasza, gdy przybliżamy się do Niego. Chodzisz po górach, po dolinach, gdy wstaje świt, ty już na szlaku i zapomniałeś o przyczynach, o wielkim życia twego braku. Już zapomniałaś o przyczynach i już nie czujesz tego braku. No właśnie, bo po takim spotkaniu na Górze Synaj, myśmy kiedyś z żoną, bardzo dawno, w 1986, wchodzili faktycznie na Górę Synaj, może skąd ten pomysł Góry Synaj faktycznie. Przypomnieliśmy sobie właśnie, jak to Mojżesz wchodził na Górę Synaj, żeby odebrać od Pana prawa i obyczaje do całej ludzkości. Znacie, pamiętacie tę historię, to jest częścią naszej kultury. I tak myślę, że chyba wielu z nas już nie czuje tego braku, prawda? Tej pustki życiowej, prawda? Myślę, że kiedyś ją czuliśmy, a teraz, chwała Panu, tej pustki nie czujemy. Ona czasami wydawałoby się, że powraca, ale jeżeli powraca, to my przychodzimy do Pana i wtedy Pan nas wypełnia swoim duchem, prawda? Ja wierzę w to. Właśnie, i tutaj wspomnieliśmy o Mesjaszu, prawda? My wiemy, myślę, że większość z nas ma przekonanie, kto jest tym wyczekanym przez Żydów Mesjaszem. My wierzymy, że jest to Jeszua mi Nazaret, czyli Jezus z Nazaretu, Jezus Chrystus po grecku. I chciałem was zaśpiewać teraz taką pieśń, tym razem nie jest to moja muzyka, spolszczyłem tylko tę pieśń, jest to pieśń Żydów tradycyjnych, ortodoksyjnych, a nawet ultraortodoksyjnych, śpiewana przez Mordechaja ben Dawida, Maszijach, Maszijach. A Maszijach to znaczy Mesjasz. Jak ja słuchałem tego po hebrajsku, Maszijach, Maszijach, ajajajajajaj, bo to jest właśnie ten refren hebrajski, który za chwileczkę będziemy razem śpiewać i on zresztą pokaże się, a nawet gdyby się nie pokazał, to i tak chyba moglibyśmy zaśpiewać, bo nie jest aż tak trudny. Maszijach, 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 ajajajajajaj. Jak ja słuchałem tego po hebrajsku, to wiecie, mnie czegoś brakowało i tu tak już chodziły mi po głowie polskie słowa. Polski refren będzie: Mesjaszu, 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 przyjdź na ziemię, przyjdź, bo my czekamy na powtórny powrót naszego Mesjasza. Nasi przyjaciele Żydzi, nasi starsi bracia w wierze, w większości swojej oni wierzą, że Mesjasz przyjdzie, że jeszcze nie przyszedł. Nam Pan w swojej łasce objawił, że Mesjasz już przyszedł i że On powróci. I wiecie, czy my żyjemy tym oczekiwaniem? Mowa była w jednej z pieśni nawet o powrocie Jezusa, powrocie naszego Mesjasza. Czy my żyjemy tym dniem faktycznie? Czy my czekamy na, czy my wierzymy w Jego przyjście? Oni wierzą. Oni mają taką wiarę. Czy to my im zazdrościmy tej wiary, czy to oni mogą nam zazdrościć takiej wiary? I właśnie z tym pytaniem i z tą optymistyczną notą, że my też żyjemy oczekiwaniem na Mesjasza, chciałbym, żebyśmy razem zaśpiewali. Laj, la, la, laj, la, la, laj. Laj, 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 la, la, laj, la, la, laj, la, la, laj. Laj, la, la, laj, la, la, laj. Laj, 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 la, la, laj,
la 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 la. Ani mahamin, ani mahamin, be emuna shelema, be viat hamashiach, ani ani mahamin, ani mahamin, ani mahamin, be emuna shelema, be viat hamashiach, ani ani mahamin, mashiach, mashiach, mashiach. Ay 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 ay, Mashiach, Mashiach, Mashiach. Ay 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 ay. I wszyscy. Mashiach, Mashiach, Mashiach. Ay 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 ay. Mashiach, Mashiach, Mashiach. Ay 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 ay. ואף על פי שהתממח עם כל זה החקרו החקרו וכל יום שיבוא. ואף על פי שהתממח עם כל זה החקרו החקרו וכל יום שיבוא, 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 שיבוא. Bo w sercu mam, w sercu wiarę mam, wiarę niezachwianą, że On pewnego dnia zjawi się tu znów. Nie wątpię, nie wątpię ja w to. Bo w sercu mam, w sercu wiarę mam, wiarę niezachwianą, że On pewnego dnia zjawi się tu znów. Nie wątpię, nie wątpię ja w to. Mesjaszu, 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 przyjdź na ziemię, przyjdź. 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 I nawet gdyby się zdawało, że to już za długo trwa, to wiem, że jednak Mesjasz przyjdzie znów. I nawet gdyby się zdawało, że to już za długo trwa, to wiem, że jednak Mesjasz przyjdzie znów. Przyjdzie znów, przyjdzie znów, przyjdzie znów, przyjdzie znów. Ani mahamin, ani mahamin, be emuna shelema, be viat hamashiach, ani ani mahamin. Bo w sercu mam, w sercu wiarę mam, wiarę niezachwianą, że On pewnego dnia zjawi się tu znów. Nie wątpię, nie wątpię ja w to. Mesjaszu, 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 przyjdź na ziemię, przyjdź. Mesjaszu, 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 przyjdź na ziemię, przyjdź. Mashiach, 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 Mashiach. Aj, 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 aj. Mashiach, Mashiach, Mashiach. Aj, 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 aj. I nawet gdyby się zdawało, że to już za długo trwa, to wiem, że jednak Mesjasz przyjdzie znów. I nawet gdyby się zdawało, że to już za długo trwa, to wiem, że jednak Mesjasz przyjdzie znów. Przyjdzie znów, przyjdzie znów, przyjdzie znów, przyjdzie znów. Szejawo, Mashiach, szejawo. Amen. A teraz słuchajcie, będzie piosenka szczególnego typu. Ułożyłem ją w tym roku muszę się pochwalić, że skończyłem 60 lat w tym roku. Jestem człowiekiem, jak widzicie, bardzo młodym, a wiecie też, że duch odmładza i że nie ma wieku dla służby. Moja mama Felicja Białęcka jest w służbie, redaguje biuletyn informacyjny wspólnoty Drzewo Oliwne, Siew i Żniwo, ma 86 lat. Prawda? A tłumaczka tegoż biuletynu, Elfrida Wierszyłowska, dopiero w tym roku przystała, mając 96 lat. Także. I przejął to zresztą nasz kuzyn Jaromir, który był ateistą. Modliłem się o niego przez 36 lat i on teraz przybliżył się do Pana i on teraz przejął tę służbę. Słuchajcie, niech to będzie zachęta dla was, słuchajcie. Modlicie się może różne osoby. U Boga 1000 lat jest jak jeden dzień. Nawet jeżeli nie od razu widzimy owoce, to nie przejmujmy się. Pan w swojej łaskawości nam pozwala zobaczyć część owoców. Nie wszystkie. Pamiętacie, jak było z tymi... Pamiętacie zresztą, czym jest wiara? To na początku 11 rozdziału listu do Hebrajczyków. Wiara, wiecie, to jest mocne przekonanie o tym, czego oczy jeszcze nie widzą. Ci wszyscy Boże mężowie z tego rozdziału, może niewiasty wszystkie, oni odeszli, nie widząc obiecanych rzeczy, ale te rzeczy zostały im przyznane.
I niech ta nadzieja, niech nadzieja nam przyświeca w naszym codziennym życiu, w naszej służbie. Ale wróćmy do piosenki, bo piosenka jest błogosławieństwem szabatowym Pana domu dla Pani domu. Świetne przyzwyczajenie, słuchajcie. Każdy szabat, nasi przyjaciele życi, nasi starsi bracia w wierze, Pan, w każdym domu, w większości domów, Pan domu odmawia to błogosławieństwo na cześć swojej małżonki. Więc ja ułożyłem to dla mojej małżonki z kolei na okrągłą rocznicę, nie powiem jaką, nie musicie wiedzieć, w jakim jest wieku, może na przykład 10 lat młodsze lub 20 lat młodsze ode mnie, różnie może być. Tego oczywiście nie mogę powiedzieć, ale dedykuję tę piosenkę z księgi, to jest z Księgi Przysłów, 31 rozdział, od 10 do 31. Wersję polską tutaj zaśpiewam, chociaż najbardziej podoba mi się wersja francuska osobiście, ale zaśpiewam oczywiście wersję polską i dedykuję tę piosenkę komu? Wszystkim paniom, nie tylko mężatkom, a mężatkom to już w szczególności oczywiście. Dedykuję tę piosenkę również wszystkim panom, w szczególności tym, którzy mają wspaniałe żony, bo któraż żona nie jest wspaniała, prawda? Inaczej byśmy tych niewiast nie wybrali za żony, prawda? No. Także niech to będzie zachęca, żebyśmy doceniali to wszystko, co nasze wspaniałe żony, wspaniałe niewiasty dla nas, jak nas wspierają, tak? No. Eszet Hail. Kto najcenniejszą niewiastę dziś ma? Kto najcenniejszą niewiastę dziś ma? Taka jedna jest na świecie tym. We wszystkim zaufa jej, może na wszystko mu da. Dać potrafi, dobro mu da, a nie zło, samo dobro przez wszystkie jej życia dni. Dba o wełnę i dba o len, dzieła sercem wykona swe. Niczym statek, co wszystko potrzebne przywozi za mórz. Niczym statek, co wszystko potrzebne przywozi za mórz. Wcześnie wstaje, gdy jeszcze ciemna noc, by nakarmić i ogarnąć cały dom. Służbie swej więc zaleceń wyda moc, nabywa grunt i winnicę sadzi w krąg. Przepasana jest siłą i w dzielności jej nie sprosta nikt. Przepasana jest siłą i w dzielności jej nie sprosta nikt. Kto najcenniejszą niewiastę dziś ma, taka jedna jest na świecie tym. Świadoma jakości swych dzieła, światło jej świec. Nie gaśnie do rana, gdy biorą jej palce w rzeciono, gdy chwyta za kądziel, jest radość w niej. Przed ubogim otworzy dłoń i łaskawość okaże swą. Nie zaskoczy domostwa mróz, każdy ma ciepły strój. Nie zaskoczy domostwa mróz, każdy ma ciepły strój. Ze swej przędzy szyć okrycia zawsze chce. Z bisioru i purpury będą szaty jej. Dziś całe miasto też jej męża dobrze zna. Na zgromadzeniach on zbiera morze braw. Koszulę na sprzedaż ma, dostarczy kupcom najlepszy pas. Koszulę na sprzedaż ma, dostarczy kupcom najlepszy pas. Kto najcenniejszą niewiastę dziś ma, taka jedna jest na świecie tym. Z ufnością i w mocy spogląda w nadchodzące dni. Laj, 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 gdy dzieli się słowem mądrości na ustach i wierność i łaskę ma. Zawsze czuwa nad domem swym, nie zna bezużytecznych chwil. Dzieci ją chwalą i mąż błogosławi co dnia. Dzieci ją chwalą i mąż błogosławi co dnia. Wiele dziewcząt może też zalety mieć, ale zawsze ty przewyższać będziesz je. Przemija wdzięk, uroda krótki oddech ma, lecz bogobojna to najcenniejszy skarb. Niech korzysta z owocu swych rąk, niech jej uczynki uchwalą wciąż.
niech korzysta z owocu ich rąk, niech jej uczynkią chwalą wciąż. Qui trouvera une femme de valeur, y en a une qui vaut plus que des perles. Son mari est sûr d'elle en tout point, ils auront de quoi vivre, de quoi vivre. Elle lui fait que du bien, aucun mal que du bien, tous les jours de sa longue vie. Et la chaîne de la laine et du lin, avec joie elle travaille de ses mains. Elle est comme un navire qui apporte son pain d'être loin. Elle est comme un navire qui apporte son pain de très loin. To był taki kawałek po francusku, ponieważ jak mówiłem, ja wolę wersję francuską, nawet bardziej od hebrajskiej i dlatego kawałek tego wam jednak zaśpiewałem, żebyście zobaczyli, jak to brzmi po francusku. A teraz jeszcze jedna piosenka, która z pozoru, uwaga, z pozoru nie jest zainspirowana żadnym tekstem w Biblii, ale muszę wam powiedzieć, że gdy przetłumaczyłem tę piosenkę, piosenka o moim ego się nazywa, gdy przetłumaczyłem ten tekst tej piosenki mojemu przyjacielowi we francuskim zborze, to powiedział, no jak to? Przecież to jest 7 rozdział listu do Rzymian. I poczułem się wtedy jak pan Jourdain z Moliera, nie wiem czy pamiętacie. Pan Jourdain pewnego dnia ktoś mu powiedział, że on mówi prozą, że on zawsze mówił prozą. On o tym nie wiedział, no i dowiedział się, że mówił prozą. Poczułem się troszkę jak pan Jourdain właśnie. A słuchajcie, tak poważnie mówiąc, to jeżeli faktycznie Słowo Boże stało się częścią nas samych, że to wychodzi po prostu tak spontanicznie, to nie jest nasza zasługa, to jest tylko zasługa naszego Pana. I słuchajcie, otwierajmy się dalej na Słowo Boże, na Ducha Bożego, bo pamiętacie, co Paweł mówił wierzącym? Jesteście znani z braterskiej miłości. Więc niech ta miłość będzie jeszcze większa. Amen. No. Dobrze. Czyli miała być piosenka o moim ego. I wynikałoby ze Słowa Bożego, że każdy z nas ma swoje ego, nie tylko ja. Z tą nadzieją zaśpiewam tę piosenkę, wierząc, że każdy się jakoś z nią będzie mógł utożsamić. Trudno je znaleźć, dobrze się ukrywa. Coraz to nowych przebrań wciąż używa. Zmienia kolory, tak jak kameleon. Za losu mego wlecze się koleją moje ego. Tak, moje ego. Tak bardzo lubi chować się po kątach, gdy w środku siebie chciałbym już posprzątać. Kiedy na wszystkie strony wzrok wytężam, wije się, syczy i ma główkę węża. Moje ego. To moje ego. Tak, moje ego. Nikt go nie lubi, każdy gdzieś wypędza. Wieczna udręka, wieczna ludzka nędza. Każdy powiedzieć chciałby mu uciekaj, a znów bez niego człowiek to kaleka. Nasze ego, to nasze ego. Z wdziękiem też udajemy, że go nie ma, że nie ma dla nas żadnego znaczenia, lecz każdy w sobie skrzętnie je hołubi. Bo tak naprawdę człowiek przecież lubi swoje ego. To swoje ego, tak swoje ego. Więc zapytuję, co tu trzeba zrobić, jak swoje ego z innymi pogodzić, jakby je wtopić w dobro tej gromady. Chętnie przyjmuję wszystkie dobre rady. Moje ego, to moje ego. Ja ci poradzę, byś służył pomocą i bladym świtem, i głęboką nocą, a wtedy szybko ujrzysz wokół siebie tak wielu, którym dać można w potrzebie swoje ego. To swoje ego, coś najlepszego. A jeśli człowiek pójdzie trochę dalej, to może tyle pięknych rzeczy znaleźć. Zaufać nawet Ojcu Niebieskiemu i pod opiekę z chęcią oddać Jemu swoje ego. To swoje ego. Więc jeśli twoja dusza ma pragnienie i w głębi serca wielkie masz marzenie, to przyjdź, nie czekaj przed tron Najwyższego. A wtedy w ciszy z rąk dostanie jego. Twoje ego, to twoje ego,
coś najlepszego, coś najlepszego, coś najlepszego. Możemy chyba powiedzieć amen, prawda? A teraz wracamy do repertuaru bardziej, powiedzmy, wyraźniej chrześcijańskiego, to znaczy zaczerpniętego ze Słowa Bożego. I chciałbym teraz, żebyśmy razem zaśpiewali. Tytuł jest Im Adonai lo yivne vayit. Im Adonai lo yivne. I to jest pierwsza zwrotka jest z psalmu 127, pierwszy i drugi werset. A w drugiej zwrotce mamy psalm 131, który jest psalmem też krótkim, ale najkrótszy jest 117, który śpiewaliśmy poprzednio. I zapowiadałem, jak pamiętacie, że będzie jeszcze drugi psalm krótki. I właśnie teraz będziemy go razem śpiewali. Ja zacznę po hebrajsku pierwszą zwrotkę, żeby was oswoić z melodią, a potem wierzę, że zaśpiewamy razem po polsku zwrotki i refreny. A jeszcze może zapowiem, jeszcze przedtem może taki króciutki komentarz, bo jest powiedziane w oryginale, jeżeli Pan znacie na pewno, jeżeli Pan nie buduje domu, to budowniczowie budują go na próżno. Jeżeli Pan nie strzeże miasta, to na próżno strzeżą miasta straże. Ja sobie pozwoliłem na drobną parafrazę interpretacyjną wersji polskiej, która i początek polski będzie, jeżeli duch nie działa w nas, to wtedy próżny cały trud. Na cóż się dzieło nasze zda, gdy budowniczym nie jest Bóg? Możemy wstawać, skoro świt, nocą czuwać, na plecy ciężar wielki brać, mozolnie stawiać każdy krok. Wszak tyle samo dał nasz Pan tym, którzy nocą tylko śpią. Im Adonai lo yivne vayit, shav amelu vonav bo. Im Adonai lo ishmorir, shav shakat shomer. Shav lachem mashkinei kum me'acharei shevet. Ochelei lechem chatzavim, ken yiten lididu shena. 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 Jeżeli duch nie działa w nas, to wtedy próżny cały trud. Na cóż się dzieło nasze zda, gdy budowniczym nie jest Bóg? Możemy wstawać, skoro świt, i nocą czuwać, na plecy ciężar wielki brać, mozolnie stawiać każdy krok. Wszak tyle samo dał nasz Pan tym, którzy nocą tylko śpią. Na plecy ciężar wielki brać, mozolnie stawiać każdy krok. Wszak tyle samo dał nasz Pan tym, którzy nocą tylko śpią. Nie chcę już pychy w sercu mieć, chcę, by spokorniał każdy wzrok. Czemuż porywać miałbym się na szczyty gór, co za wysokie? W duszy mej pokój zapanuje i Boża radość. Pogodnie życie moje płyń, łagodny wietrze cicho wiej. Tak jakbym dzieckiem ufnym był pod czułym okiem matki swej. Pogodnie życie moje płyń, łagodny wietrze cicho wiej. Tak jakbym dzieckiem ufnym był pod czułym okiem matki swej. Mój ludu Izraelu, zaufaj mi dziś. Zaufaj już na zawsze, zaufaj mi już dziś. Yachel Israel, me'ata ve'ad olam.
Ten ostatni apel w psalmie 131 oczywiście był wtedy i przede wszystkim jest skierowany do Izraela, do ludu Bożego wybrania. Jest to, myślę, aktualny również dla nas. Wiem, że wasz zbór, że Krzyś jest działa w służbie Szalom, że jesteście wrażliwi na sprawy Izraela, że modlicie się o ten naród, żeby on również zaznał Bożego pokoju, prawda? To jest zawsze cenna modlitwa. Myślę, że droga sercu naszego Pana jest to modlitwa, żebyśmy pamiętali o nich właśnie w modlitwach. I żeby jeszcze bardziej was do tego zachęcić, zaśpiewamy sobie teraz razem. Tutaj też nie jest to moja muzyka, jest to z folkloru żydowskiego. Ja zaadaptowałem. To jest pieśń Cion, Cion, Cion. I hebrajski tekst brzmi, to się powtarza. Cyjonie, Syjonie, Syjonie, czyż nie spytasz o losy swoich niewolników? Chodziło to o zesłańców do Babilonu, prawda? To z tego się bierze. Ja to zaadaptowałem na modlitwę o pokój w Izraelu i przede wszystkim dla Izraela, przede wszystkim o duchowy pokój dla Izraela. Czyli początek będzie taki liryczny, a potem będzie część rytmiczna, do której śpiewania was serdecznie zapraszam. Królu Izraela, spraw, by stał się cud i pokój wreszcie twój na zawsze poznał lud. Spraw, nasz Zbawicielu, pokój w Izraelu. Spraw, by stał się cud i pokój poznał lud. I oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy pamiętali również śpiewając to o naszym narodzie, który też cudu chyba potrzeba, żeby nastał tu pokój, prawda? No. Panie nasz i Boże nasz i Stwórco nasz i Królu Izraela. Panie nasz i Boże nasz i Stwórco nasz i Królu Izraela, spraw, by stał się cud, aby żył i wieczny pokój na Syjonie wreszcie poznać mógł wybrania Twego lud. Królu Izraela, spraw, by stał się cud i pokój wreszcie Twój na zawsze poznał lud. Królu Izraela, spraw, by stał się cud i pokój wreszcie Twój na zawsze poznał lud. Spraw, nasz Zbawicielu, pokój w Izraelu. Spraw, by stał się cud i pokój poznał lud. Spraw, nasz Zbawicielu, pokój w Izraelu. Spraw, by stał się cud i pokój poznał lud. Spraw, nasz Zbawicielu, pokój w Izraelu. Spraw, by stał się cud i pokój poznał lud. Cyjon, 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 halot i szali, halot i szali, liszlom hasirahich. Cyjon, 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 halot i szali, halot i szali, liszlom hasirahich. Aj, 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 Cyjon, aj, 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 Cyjon, halot i szali, liszlom hasirahich. Aj, 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 Cyjon, aj, 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 Cyjon, halot i szali, liszlom hasirahich. Królu Izraela, spraw, by stał się cud i pokój wreszcie Twój na zawsze poznał lud. Królu Izraela, spraw, by stał się cud i pokój wreszcie Twój na zawsze poznał lud. Spraw, nasz Zbawicielu, pokój w Izraelu. Spraw, by stał się cud i pokój poznał lud. Spraw, nasz Zbawicielu, pokój w Izraelu. Spraw, by stał się cud i pokój poznał lud. Spraw, nasz Zbawicielu, pokój w Izraelu. Spraw, by stał się cud i pokój poznał lud. Teraz będzie jeden z takich moich ulubionych fragmentów, które zrobiły na mnie duże wrażenie, a zwłaszcza w 1987 roku z żoną moją Anią, to był rok naszego chrztu, bo chrzciliśmy się jednego dnia zresztą we Francji.
I to jest fragment z pierwszego listu, z pierwszego listu Jana, drugi rozdział, 12 do 14. Rozpoznacie na pewno, wytrawni czytelnicy słowa na pewno rozpoznają ten fragment, ale zrobiłem tu troszkę wyjątek, bo widzieliście w psalmie setnym, tam taki dodatek był ewangelizacyjny, prawda? Nic się nie zmienił, czeka na ciebie, byś serce mu swoje dał. I wiecie, że tego nie ma w psalmie. Ja to dodałem, faktycznie takie są dodatki. Ale tutaj po prostu rozwinąłem te myśli z tego fragmentu. Jest to najbardziej ewangelizacyjna z moich piosenek. I dlatego chciałem się ją podzielić. Bo ona jest dobra, myślę, na każdy czas i dla każdego. Kotewani na chem je ladaj, mi pnejsze ni z leulachem chataj chem, bawur szemo, kotewani na chem awot, mi pnejsze i kartem oto. Asher hu mereshit, asher hu mereshit. To do was, dzieci drogie, dziś ten pisze list. Zrozumcie, że Zbawiciel nasz w tym kraju żył. On umarł za was w mękach, nim go wskrzesił Bóg. I do was dziś, ojcowie, piszę list. To wiedzcie, że nasz Pan żyje dziś i Pan chce, by go żyty Grek rozpoznać mógł. Więc do was, młodzi, wszyscy dziś ten pisze list. Kto pozna go i przyjmie, będzie wiecznie żył. Nie ima się już dzieci Bożych złego moc. To wierzę i to też oświadczam wam, że Mesjasz żyje dziś, żyje Pan. Otworzył wszystkim drogę do Królestwa Bram. Do wszystkich drogich braci więc kieruję list. Przypomnę im, że Mesjasz może przyjść już dziś. On czyny sprawiedliwie będzie sądził twe. Zaufać jemu chciej, póki czas. Pamiętaj, że twój Bóg zbawił nas. On sprawił, że nie skażą cię uczynki twe. Nie groźna wtedy już złego moc. Ogarnie wkrótce świat ciemna noc. Lecz dla tych, którzy w Panu są, nadejdzie chwały cień. I teraz na koniec zaproponuję dwie ballady do wspólnego zaśpiewania. Pierwsza ma tytuł Simchut Tamid. I to jest też, słuchajcie, ja bardzo lubię śpiewać Nowy Testament po hebrajsku. Wiecie, byłem z gitarą dwukrotnie w Izraelu. Jeszcze nie miałem takich rozwiniętych kontaktów, ale wierzcie, za każdym razem, gdy wyjmowałem gitarę, to stało za tym ogromne błogosławieństwo i długa rozmowa, długie świadectwo było członkom tego narodu. I naprawdę mam na sercu ten naród. Wiem, że wierzę, że przyjdą czasy, kiedy będę mógł tam pojechać i tam pojeździć po tym kraju i tam zwiastować dobrą nowinę w ich języku. Amen. Simchut Tamid, to jest krótkie, więc zaśpiewam to w trzech językach. Po hebrajsku, polsku, francusku i znowu po polsku. Jest to z pierwszego listu do Tesaloniczan, z 5 rozdziału, wersetu 16 do 22. Też jeden z moich ulubionych fragmentów w Słowie Bożym. Nie wiem, czy wy też, czy jest też drogi waszemu sercu. Mam nadzieję, że też. W radości trwajcie, módlcie się cały czas. Simchut Tamid. Simchut Tamid chat midule hit palel. Simchut Tamid chat midule hit palel. Hodu al kol davar ki zeur tzon Adonai legamechem ba Mashiach Yeshua.
samochodu alkohol da warki, zeurecona donaj, lega bechem ba Mashiach Jeszua. Al techabu et harua, al tezal zelu hanevio, bachanu kol davar, vechachazi kobatov, hitrachakumin haral kol tsurotav. Bachanu kol davar, vechachazi kobatov, hitrachakumin haral kol tsurotav. W radości trwajcie, módlcie się cały czas. W radości trwajcie, módlcie się cały czas. Za wszystko dziękujcie, taka jest Boża wola względem was. W Mesjaszu taka jest wola względem was. Za wszystko dziękujcie, taka jest Boża wola względem was. W Mesjaszu taka jest wola względem was. Nie gaście Bożego Ducha, zaklinam was. Wsłuchujcie uważnie się w każdy proroczy głos. Jeśli prawdę zwiastuję wam, niech serca chłoną słowo to. Bierzcie co dobre i niech was nie uwiedzie zło. Jeśli prawdę zwiastuję wam, niech serca chłoną słowo to. Bierzcie co dobre i niech was nie uwiedzie zło. Soyez dans la joie et priez sans cesse. Soyez dans la joie et priez sans cesse. Rendez grâce pour toutes les choses, c'est la volonté du Seigneur, la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Rendez grâce pour toutes les choses, c'est la volonté du Seigneur, la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. N'éteignez pas mon esprit, je vous en supplie, et ne méprisez aucune de mes prophéties. Examinez en vous toutes choses pour retenir ce qui est bon, vous abstenant du mal qui vous guette sous toutes les formes. Examinez en vous toutes choses pour retenir ce qui est bon, vous abstenant du mal qui vous guette sous toutes les formes. W radości trwajcie. W radości trwajcie, módlcie się cały czas. W radości trwajcie, módlcie się cały czas. Za wszystko dziękujcie, taka jest Boża wola względem was. Mesjaszu, taka jest wola względem was. Za wszystko dziękujcie, taka jest Boża wola względem was. Mesjaszu, taka jest wola względem was. Nie gaście Bożego Ducha, zaklinam was. Wsłuchujcie uważnie się w każdy proroczy głos. Jeśli prawdę zwiastuję wam, niech serca chłoną słowo to. Bierzcie co dobre i niech was nie uwiedzie zło. Jeśli prawdę zwiastuję wam, niech serca chłoną słowo to. Bierzcie co dobre i niech was nie uwiedzie zło. W radości trwajcie, módlcie się cały czas. W radości trwajcie, módlcie się cały czas. Za wszystko dziękujcie, taka jest Boża wola względem was. Mesjaszu, taka jest wola względem was. Za wszystko dziękujcie, taka jest Boża wola względem was. Mesjaszu, taka jest wola względem was. I teraz ostatnia pieśń, jak zapowiedziałem, jedyna, która się powtórzy w stosunku do mojej pierwszej usługi u was w lipcu 2019 roku, ale tym razem mamy tekst, a wtedy tekstu, ile pamiętam, nie było. I zachęcam, żeby to była nasza ostatnia pieśń uwielbienia. Imieniu swem oddaj chwałę, Tobie należna jest, Tobie nie nam. Imieniu swem oddaj chwałę, Tobie należną, nie nam. I tutaj jeszcze może taki komentarz mi się nasunął, jest powiedziane tutaj dalej. By nie szydzili już nasi wrogowie, gdzież to się podział wasz Bóg. Tyś naszym Ojcem, tyś Królem Niebios, spełni się Twój każdy plan. Wiecie, jest taka polska patriotyczna pieśń. A gdzież wasz Ojciec, a gdzież ten Bóg? Jest taka piosenka, jak to te nasze dwie kultury, jak się przenikały nawzajem, prawda? Jak to jednak znajdujemy te elementy
kultury chrześcijańskiej, w naszych pieśniach, w naszym folklorze. Niech to jeszcze raz powiem, niech to będzie zachęta, żeby na tej bogobojności, wielu jest wokół nas ludzi bogobojni, żebyśmy się oparli na tym, to jest dobry punkt wyjścia, żeby oni poznali osobiście Mesjasza Jezusa. W imieniu swym oddaj chwałę. Lo lanu Adonai, lo lanu, kiddush simcha ten kavod. Lo lanu Adonai, lo lanu, kiddush simcha ten kavod. Imieniu swemu oddaj chwałę, Tobie należna jest, Tobie nie nam. Imieniu swemu oddaj chwałę, Tobie należną nie nam. Imieniu swemu oddaj chwałę, Tobie należna jest, Tobie nie nam. Imieniu swemu oddaj chwałę, Tobie należną nie nam. Wynieszydzili już nasi wrogowie, gdzież to się podział wasz Bóg? Tyś naszym Ojcem, Tyś Królem Niebios, spełni się Twój każdy plan. Imieniu swemu oddaj chwałę, Tobie należna jest, Tobie nie nam. Imieniu swemu oddaj chwałę, Tobie należną nie nam. Imieniu swemu oddaj chwałę, Tobie należna jest, Tobie nie nam. Imieniu swemu oddaj chwałę, Tobie należną nie nam. Lo lanu Adonai, lo lanu, kire shimcha ten kavod. Lo lanu Adonai, lo lanu, kire shimcha ten kavod. Lama yomru hagoyim, ayich nahe roheichem, ve eloheinu vashamahim, kol asher hafetz asah. Imieniu swemu oddaj chwałę, Tobie należna jest, Tobie nie nam. Imieniu swemu oddaj chwałę, Tobie należną nie nam. Imieniu swemu oddaj chwałę, Tobie należna jest, Tobie nie nam. Imieniu swemu oddaj chwałę, Tobie należną nie nam. By nie szydzili już pośród narodów, gdzie znów się ukrył ich Bóg. Tyś naszym Ojcem, Tyś Królem Niebios, spełni się Twój każdy plan. Imieniu swemu oddaj chwałę, Tobie należna jest, Tobie nie nam. Imieniu swemu oddaj chwałę, Tobie należną nie nam. Imieniu swemu oddaj chwałę, Tobie należna jest, Tobie nie nam. Imieniu swemu oddaj chwałę, Tobie należną nie nam. Boże wierny, miłosierny, imieniu swemu chwałę oddaj. Boże wierny, miłosierny, Tobie dziś oddam cześć. Boże wierny, miłosierny, imieniu swemu chwałę oddaj. Boże wierny, miłosierny, Tobie dziś oddam cześć. Pacta gras, pacta fidelite, glorificam senon. Pacta gras, pacta fidelite, glorificam senon. Boże wierny, Boże wierny, miłosierny, imieniu swemu chwałę oddaj. Boże wierny, miłosierny, Tobie dziś oddam cześć. Alchazdecha, aramitecha, leshimcha ten kavod. Alchazdecha, aramitecha, leshimcha ten kavod.